Nawet w najmniejszym stopniu nie mam zamiaru porównywać tych dwóch platform do siebie. Z prostej przyczyny, każda platforma ma swoje plusy, minusy, wady, zalety i tutaj jakby to nie podlega tak naprawdę dyskusji. Ja uważam, że każdy karabin jest fajny, tylko oczywiście na swój sposób i do tego, co potrzebujemy akurat w danym momencie. Natomiast to, co bym chciał tutaj przegadać, to rzeczy, które mogą delikatnie zmienić Waszą decyzję. Na przykład możecie być zawieszeni między dwoma rozwiązaniami i zastanawiacie się, które rozwiązanie jest lepsze. Też nie poruszę w tym temacie kwestii platform, które są mniej powszechne, jak Bullpup, czy nasz Grot, czy generalnie jakiekolwiek systemy modułowe. Po pierwsze, one są nie za bardzo powszechne i to już jest w ogóle oddzielny temat, a poza tym też jesteśmy ograniczeni czasowo. Dlatego ważne jest to, żebyśmy sobie bardzo dzisiaj konkretnie przegadali temat tych podstawowych, najbardziej znanych i najbardziej walczących ze sobą platform, czyli AR15 i AK. Słuchajcie, już na start powiem bardzo ważną rzecz. Tą ważną rzeczą jest fakt, że ja wychodzę z pozycji fana AR15 i pewnie całą tą dyskusję dzisiaj podeprę trochę taką subiektywną oceną w tym kierunku, ale jest to podyktowane faktem, dlaczego ten AR15 jest dla mnie lepszy i też to przedstawię jako jeden z argumentów. Wydaje mi się, że to ma dosyć duże znaczenie dla osób, które się zastanawiają między jedną a drugą platformą. Ja też się zastanawiałem swojego czasu, natomiast takie chłodne podejście i zrobienie sobie takiej listy za, przeciw pozwoliło mi podjąć decyzję. I to z tym chcę się głównie dzisiaj z Wami podzielić. I dlaczego AR15? Ma naprawdę, moim zdaniem, bardzo dużo istotnych zalet. Zalet z pozycji oczywiście osoby takiej jak ja. Bo te zalety, które są dla mnie zaletami, wcale nie muszą być zaletami dla kogoś innego. Więc jakby pamiętajcie, że to jest tylko moja opinia. Postaram się, żeby była jak najbardziej taka uniwersalna, żeby każdy coś mógł z niej wyciągnąć. Natomiast niestety dla mnie AR15 wygrywa na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim AR15 wygrywa na płaszczyźnie rozwoju tego karabinka w naszym używaniu, tak? Czyli mamy naprawdę masę części. Mamy części tanie, mamy części drogie, mamy części, które możemy zamontować sami w ciągu kilku chwil. Mamy też części, które niestety wymagają obsługi rusznikarza, ale cały czas to wszystko nam pozwala perfekcyjnie dopasować nasz karabin. Co trochę jest fajnym rozwiązaniem dla osób, które na przykład chcą powoli budować sobie karabin sportowy i na przykład mogą początkowo kupić jakąś tanią platformę, którą będą sobie sukcesywnie uzupełniać, upgrade'ować o coraz to lepsze elementy. I tutaj możemy zmienić wszystko, możemy w bardzo szybki sposób wymienić lufę, oczywiście z pomocą rusznikarza, ale również i front, tych frontów jest cała masa. Czy te fronty są w standardach typu M-Lock, gdzie możemy zakupić bardzo dużą ilość części. Mamy różne gwizdki, mamy gwizdki sportowe, taktyczne. Jakby ten karabin jest po prostu jednym wielkim standardem, a jeszcze jak kupimy w milspeku, który jest najbardziej taki popularny, no to możemy wejść do sklepu, powiedzieć poproszę buffer tube, czy poproszę spust, czy poproszę cokolwiek w milispeku i dostaniemy to bez obawy, że coś nie będzie pasować. Więc to jest naprawdę bardzo duży plus tego karabinu. I naprawdę nie musimy od razu wywalać dużej ilości pieniędzy na sprzęt, możemy to robić sobie powoli, spokojnie. Nawet możemy zmienić suwadło na lżejsze, czy możemy zmienić blok gazowy na regulowany. Jakby tych wszystkich rzeczy jest ogrom i to po prostu wygrywa bardzo mocno z platformą AK. I też trzeba powiedzieć sobie, że przez to, że to jest popularne, jest po prostu też i dostępne, więc to też nie jest kwestia tego, że teraz będziemy czekać na coś kilka miesięcy, zanim to przyjdzie ze Stanów, tylko tak naprawdę idziemy do pierwszego lepszego sklepu, jesteśmy w stanie kupić. Możemy z takiego typowego karabinka, który jest dedykowany pod jakieś zabawy taktyczne, możemy szybko zmienić go w karabinek sportowy, dokładając takie już feature'y, gadżety, jak przekładanie zrzutu zamka na drugą stronę
karabinu, co nie jest standardem, jeżeli chodzi o AR-15, bo AR-15 początkowo, jakby docelowo, jest karabinem jednostronnym, ale możemy przełożyć naprawdę bardzo dużo różnych części, które nam pozwolą zmienić ten stan rzeczy i posiadać na przykład dwustronny selektor ognia, który jakby no, jest bardzo prosty do montażu i zrobimy to sami. Więc naprawdę tego jest masa. I jeżeli zależy nam na tym, żeby nasz karabin był elastyczny pod kątem modyfikacji, no to nie ma lepszego rozwiązania. Drugim aspektem tej elastyczności i tego standardu jest to, że możemy bardzo szybko odpiąć upper od lowera. I możemy powiedzieć, ok, co mi to da? A da nam to, że możemy mieć na przykład dwa karabiny, krótki i długi. Na długim mamy lunetę, na krótkim mamy kolimator. Plus ten krótki ma spust milispekowy, taki twardy, wojskowy, a na przykład ten długi ma spust sportowy, lekki, z lekkim oporem. Możemy mieć na przykład na dwóch różnych frontach różne końcówki. Raz może być to taki typowy milispek, który pozwala na przykład na zabawy taktyczne z kolegami obok, ale z drugiej strony możemy sobie założyć hamulec czy jakiekolwiek inne rozwiązanie, które już nie będzie przyjazne dla kolegów obok, natomiast sprawdzi się na zawodach. I tak naprawdę możemy mieć dwa karabiny, a de facto będziemy mieli dwa, trzy albo cztery. Wystarczy tylko zamienić upper z lowerem i pach. I na przykład możemy sobie pojechać na zawody sportowe z naszym kolimatorem, a nie z lunetą, bo na przykład tego wymaga od nas klasa, ale mamy spust sportowy, albo na przykład mamy lepszy hamulec wylotowy, tak? Jakby ta możliwość, ta elastyczność jest niesamowita w tych karabinach i tu trzeba o tym pamiętać, że to po prostu robi robotę. I to, że no, jakby wychodzą coraz to nowe modele AR-15, na przykład ze stajni Daniel Defense, które są aktualizowane o dzisiejsze standardy, ale cały czas trzymają się jakby tej samej podstawy. To, że nie mamy tutaj tłoka, tylko mamy bezpośrednio gazy na zamek, no trochę usprawnia nam ten aspekt odbioru karabinu podczas szybkiego strzelania. Wynika to po prostu z fizyki, gazy napierają na zamek jakby centralnie, w związku z czym ten zamek chodzi w osi. W przypadku tłoka po prostu mamy nacisk na górną część, no i robi się moment obrotowy, czyli ten nasz zamek razem z suwadłem chce się po prostu kręcić dookoła, więc no, a trzymany w ryzach komory zamkowej, no jakby zwiększa troszeczkę te odczucie odrzutu. I załóżmy, że idziemy w tym kierunku, że podejmujemy decyzję, że kupujemy AR-a. To jakie są zatem minusy tej platformy? No minusem jest aktualnie oczywiście cena, bo te karabiny po prostu poszły strasznie w górę, jak jej kaliber, czyli z amunicją, również to wszystko poszło po prostu niesamowicie w górę, więc z tej perspektywy, no to już nie jest tak słodko, chociaż powoli wracają Diamondbacki czy jakieś tam inne tańsze rozwiązania, które są jeszcze takie do przełknięcia cenowo, natomiast no ta era tanich AR-ów na razie się skończyła i jakby taniej amunicji no jakby też się skończyła, raczej teraz idzie wszystko w górę. W związku z czym, jeżeli zależy nam na tym, żeby przede wszystkim karabin był tani, no to AR-15 no, nie musi być koniecznie idealnym rozwiązaniem. Pytanie, co oznacza tani, tak? Jakby, jeżeli nam zależy na tym, że po prostu chcemy mieć jak najtaniej, jak się tylko da i po prostu reszta nas nie interesuje, no to faktycznie ten AR no, tutaj nie będzie królował. Natomiast co dobrego nam przyniesie platforma AK? Przede wszystkim cenę, tak? Możemy kupić naprawdę bardzo, bardzo tanio te karabiny. Ja nawet widziałem jakieś oferty używanych karabinów za 1500, za 1000 z hakiem, więc zdarzają się naprawdę takie bardzo tanie rozwiązania, więc to jest na pewno bardzo duży plus. No i też jakby ta platforma też się troszeczkę rozwinęła ostatnimi czasy, mamy jakieś fronty plastikowe, chwyty makpulowe, jakby to troszeczkę też poszło w takim lepszym rozwoju, więc możemy naprawdę fajnie sobie ten karbinek rozwinąć. Oczywiście jest więcej roboty, na przykład jeżeli byśmy chcieli mieć tutaj RIS. No,
Nie będzie to proste. Musimy po pierwsze zainwestować w dobry system, żeby on po prostu trzymał nam zero, no ale też trzeba zamontować. Już jest więcej roboty, ten system jest mniej modułowy, tak to sobie nazwijmy. Natomiast AK też ma swój urok i też jest fajnym rozwiązaniem na strzelnicę, takiej zabawy. Znam nawet gości, którzy strzelają zawody sportowe z tego, więc naprawdę też można, jeżeli się chce oczywiście. Tak jak powiedziałem, no, każda platforma ma swoje plusy i minusy i uważam, że każda się sprawdzi. Wszystko jest tak naprawdę kwestia naszych umiejętności. Natomiast no, nie ma co ukrywać, no, nie mamy takiej możliwości rozwoju. Ta platforma jest bardzo mocno okrojona pod tym kątem. Ma zupełnie jakby inną genezę swojego powstania i zupełnie inne warunki, i zupełnie co innego było docelowo, jeżeli chodzi o te karabiny. W związku z czym no, ten rozwój jest troszeczkę inny i tu bawimy się po prostu czymś o wiele prostszym. Natomiast nie oznacza to, że gorszy. No, jakby cały czas jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Też oczywiście jest tańsze troszeczkę jest tańsza amunicja, więc to też jakby wpływa na to, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne naszego karabinu. Natomiast tutaj bym całkowicie się nie bał tej platformy, jeżeli tylko jara cię ten wygląd, jeżeli tylko mówisz tak, to jest to, co chcę, no to kup to. Jakby tym się głównie sugeruj w swoim zakupie. Platforma AK ma też wiele rodzin, które są naprawdę bardzo ciekawe, jak na przykład AKS-u, jakieś takie rozwiązania krótkie, które moim zdaniem są kozackie i wyglądają naprawdę bardzo fajnie i jeszcze jak sobie fajnie to utaktycznimy, no to już w ogóle będzie robiło świetną robotę. Czy jakieś rozwiązania na 5.56, jak nasz Beryl i tak dalej, więc ta rodzina jest na tyle duża, że nawet jeżeli jesteśmy fanami AK i zależy nam na tym kształcie, bo się nam podoba, to jesteśmy w stanie znaleźć naprawdę bardzo dużo rozwiązań, które spełnią nasze oczekiwania od takich taktycznych, przez kolekcjonerskie, kończąc na sportowych. Ja bardzo Was zachęcam do tego, żebyście sobie przede wszystkim obejrzeli filmy Kwiatka, gdzie on różne te karabiny, czy właśnie z rodziny AK, czy z rodziny AR omawia, bo tam jest naprawdę dużo takich dodatkowych rzeczy, które warto zobaczyć w terenie. Więc okej, to by taki powiedzmy szybki wstęp, żebyśmy sobie mniej więcej porównali te dwie platformy i okej, dlaczego ja uważam, że AR jest lepszy. Natomiast przy zakupie bardziej od tego, jak już podejmiemy jaka decyzja, jaka platforma, no to czy krótki karabin, czy długi, jaki system gazowy. Więc zacznijmy sobie od lufy, bo to też jest temat rzeka omawiany na milionach kanałów, ale nadal ludzie się o to pytają i się zastanawiają, co kupić. Ja sobie podsumowałem to wszystko, tą całą wiedzę, którą gdzieś znalazłem i podzieliłem sobie to na takie dwie ścieżki, na trzy ścieżki. Pierwsza ścieżka to jestem strzelcem, który nie ma jeszcze konkretnej drogi rozwoju. Druga, jestem strzelcem, który chce iść w sport i interesuje mnie IPSC i takie działanie sportowe. I trzecia ścieżka, chcę być strzelcem, który chce strzelać na dalsze dystanse, mieć tą możliwość strzelania na dalsze dystanse. I jakby to sobie możemy podzielić na takie trzy drogi, w mojej głowie oczywiście. I teraz, jeżeli jesteśmy takim strzelcem, który jeszcze nie wie, gdzie chce iść, albo na przykład chce być uniwersalny, no to jeżeli chodzi o długość lufy, no to polecam Wam między 11 cali a 14. Krótsze od 11 cali bym raczej unikał, ponieważ one już naprawdę są bardzo głośne i ta charakterystyka pracy jednak jest już odczuwalna, bo w systemach gazowych, na przykład jeżeli chodzi o AER, w systemach, gdzie mamy bezpośrednio gaz na tłok, no im wcześniej te gazy nam wpadają, no to tym bardziej jakby mocniej kopią. W związku z czym, mamy krótszy karabin, no to tym te kopnięcie jest mocniejsze. Zasadniczo przy tłokowych może być podobnie, no bo mamy też tutaj jakby nacisk tego gazu na tłok. Więc tutaj musimy o tym pamiętać, że krótkie aery będą bardzo mocno kopać, plus ten gaz będzie miał, ta krótka lufa jakby sprawi, że ten dźwięk wylotu będzie też bardzo odczuwalny i głośny. Widziałem takie karabinki 7-8-calowe, to tragedia po prostu, to było takie głośne aż nie do zniesienia. W związku z czym, no tutaj musimy o tym pamiętać, że bardzo krótkie, tam poniżej 11 cali, no już będą bardziej, znaczy będą mniej komfortowe, przynajmniej w moim odczuciu subiektywnym.
Dla mnie takie 11 cali to już jest naprawdę bardzo fajnie i między 11 a 14 cali ta różnica między odrzutem i dźwiękiem jest na tyle delikatna, że wręcz subiektywna i pewnie to też bardziej zależy od tego, jaki mamy karabin. Więc tutaj bym do tego podchodził na spokojnie, jeżeli nam zależy na tym, żeby mieć krótki karabin, bo na przykład chcemy się bawić i w taktykę, i w sport, i na przykład chcemy też zamontować sobie tłumik, no to te krótkie karabiny się lepiej jednak sprawdzą, mamy większe możliwości, więc tutaj bym poszedł raczej w 11-14. 14,5 cala to jest taka fajna, moim zdaniem, taki fajny środek między krótkim karabinem, a długim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli znajdziemy się bliżej, okej, chcę się bawić we wszystko, ale może jednak chcę być tak po środku i troszeczkę pójść też i w sport, no to znajdziemy, mając te 14 cali, będziemy w takim idealnym środku, bo to jest nadal jeszcze karabin, który ma dosyć komfortową długość i nadal możemy zamontować tam spokojnie tłumik. Natomiast już wchodzimy na aspekty związane z mocą wylotową naszego pocisku. Z tego powodu, że jeżeli teraz pójdziemy sobie na zawody sportowe, no to musimy spełnić pewne wymagania pod takim kątem power factora, czyli nasz pocisk po wylocie z lufy musi mieć odpowiednią moc i ta moc musi być zachowana. I generalnie na przykład w IPSC, gdzie to jest stosowane, użycie teraz karabinka 11 cali okaże się, że no, będziemy mieli za mały power factor i dostaniemy niedopuszczenie do takich zawodów. Natomiast, jeżeli weźmiemy 14 cali i do tego dobierzemy odpowiedni nabój, no to w takim wypadku możemy się znaleźć w tym power factorze i na spokojnie wziąć udział w takich zawodach, a nadal mamy krótki karabin. I to jest taki właśnie ten środek, który jest idealnym rozwiązaniem między długim a krótkim. I to Wam dla takich bardzo niezdecydowanych polecam jak najbardziej te 14 cali. Natomiast jeżeli na pewno chcemy iść w sport i zależy nam na tym, żeby ten power factor był dosyć duży, a komfort był karabinu był zmaksymalizowany, czyli zależy nam na tym, żeby mieć ten karabin w takim idealnym ustawieniu komfortu, no to tutaj wchodzimy 16-18 cali. Jakby ten cały system w ogóle gazowy w AR-15 jest dedykowany właśnie pod 18 cali, bo początkowo ta platforma była produkowana na takiej długości lufy, więc jakby te 18 cali to jest taki najlepszy, idealna długość, jeżeli chodzi o działanie całego mechanizmu. Więc tutaj jakby te 16-18 cali to już jest po pierwsze komfort psychiczny, że dostaniemy dopuszczenie do zawodów, a po drugie mamy tą pewność, że znaleźliśmy się w najbardziej optymalnej długości lufy względem działania mechanizmów. Oczywiście to wszystko zawsze możemy sobie kompensować, tak? Jeżeli zależy nam na tym, żeby nasz karabin pracował super gładko i fajnie, a jednocześnie nie chcemy mieć 18 cali, bo chcemy mieć 13, czy chcemy mieć 11, jesteśmy to w stanie załatwić na przykład lżejszym suwadłem albo regulowanym blokiem gazowym. Jest masa sposobów, jak to sobie kompensować. Natomiast jeżeli chcemy to sobie kompensować dodatkowymi elementami, ale jednocześnie nadal mieć idealną długość lufy względem komfortu, który nam daje, no to możemy mieć te 16 cali plus tuning. Jakby to musimy o tym pamiętać. Często ludzie gdzieś tam w rozmowie zawsze zastanawiają się, no dobrze, no chciałbym mieć krótki karabin, ale stracę celność. Przecież taki krótki karabin nie może strzelać tam na 100 metrów czy 150 tak samo celnie, jak ten, co ma 18 cali. No i tutaj nie do końca, ponieważ takie karabiny nawet na tych 11 calach są naprawdę na tych średnich dystansach, tam do 200 metrów, są równie celne i tutaj jakby zapomnijmy o tej kwestii celności co do długości naszej lufy. Jakby te 200, powyżej 200 metrów i tak to już wchodzimy naprawdę na bardzo trudne celowanie, które raczej w jakimś takim dynamicznym znaczeniu kompletnie nie mają sensu, bo raczej nikt nie będzie biegł i strzelał na 200 metrów celnie, tylko z jakiejś tam pozycji bardziej podpartej. Natomiast do tych 200 metrów spokojnie nam 11 cali wystarczy, więc jeżeli to jest twoja myśl, że ok, nie kupię 11 cali, bo chcę strzelać też i na 200 metrów w jakichś tam hardkorowych sytuacjach na zawodach,
no to na spokojnie ten karabin sobie poradzi na tych 200 metrach przy tak krótkiej lufie, więc tutaj jakby to nie jest wyznacznik. Natomiast jeżeli zależy nam na jakimś dalszym dystansie i zależy na tym, żeby te parametry balistyczne pocisku były zachowane, no to wtedy dopiero wchodzimy na bardzo długie lufy, gdzie prędkość pocisku jest o wiele większa, co oznacza, że nie jestem też ekspertem od strzelań dalekodystansowych, więc powiem to w bardzo mocnym skrócie. Natomiast przy strzelaniu dalekodystansowym jednak ta prędkość wylotowa pocisku ma znaczenie, więc w takim wypadku idziemy w jak najdłuższą lufę, bo zależy nam na tym, żeby maksymalizować i mieć tą balistykę bardziej zachowaną, jeżeli chodzi o strzały. Więc jeżeli chcecie się bawić daleki dystans, wtedy w ogóle pójdźcie do jakiegoś oczywiście osoby, która wam to dokładnie wyjaśni, natomiast wtedy idziemy dopiero w dłuższe lufy. No dobrze, a co w takim wypadku, jeżeli chodzi o system gazowy? No bo są aery oczywiście na systemach tłokowych. Słuchajcie, no powiem tak, z mojego doświadczenia wynika, że faktycznie ten system tłokowy daje troszeczkę bardziej po ramieniu i to czuć i te szybkie strzelanie nie jest tak, nazwijmy, przyjazny jak w przypadku systemów gazowych. Natomiast to też bardzo mocno zależy od konstrukcji, bo są konstrukcje, które na przykład wybaczają bardziej i system tłokowy nie jest tak bardzo odczuwalny, ale na przykład na grocie ja osobiście uważam, że on bardzo mocno kopie jak na ten karabin. I tutaj akurat ten system tłokowy, no moim zdaniem działa na niekorzyść. Więc te systemy gazowe trzeba po prostu rozpatrywać bezpośrednio pod karabinem. Na przykład HK ma to świetnie rozwiązane i tam na przykład to bardzo dobrze działa moim zdaniem. Natomiast to już jest naprawdę kwestia bardzo mocno indywidualna w zależności od karabinu. Ja bym do tego podszedł bardzo mocno na chłodno. Czyli jeżeli nam zależy na tym, żeby maksymalizować tę kulturę pracy, no to wtedy faktycznie pójdźmy w gaz. Ale jeżeli to nie jest dla nas tak istotne i po prostu chcemy się świetnie bawić, to kupmy karabin, który nam się po prostu podoba i nie szukajmy tutaj czynnika, który zmieni wszystko, no bo jednak te nasze umiejętności będą cały czas wyżej. Tak samo z częściami do karabinów, słuchajcie. Naprawdę możemy kupić różne i ten rynek w Polsce jest dosyć fajnie rozwinięty i w kontekście AK, i w kontekście AR-a oczywiście, na miarę możliwości danej platformy. Natomiast to, co ma duże znaczenie, przynajmniej z mojej perspektywy, bo to też jest jakiś temat, który gdzieś tam się w mediach społecznościowych pojawiał. Darujmy sobie rzeczy z AliExpress. Naprawdę, tu już pomijam, nie chcę mi się rozwodzić na każdym i jakby tutaj przegadywać każdy z możliwych opcji, ale no sorry, uważam, że jeżeli chcemy zaoszczędzić na tych częściach, no to nie jest ta droga, którą powinniśmy iść. Po drugie, to może być niebezpieczne po prostu. Jakby, kiedy idziemy sobie do sklepu i kupimy taki front MacPula, tak? On kosztuje 200 zł. Okej, to jest naprawdę bardzo mała kwota względem zakupu sprzętu i w ogóle względem strzelectwa, tak? Bo w wypadku strzelań jakichś tam dosyć systematycznych, no to te 200 zł gdzieś tam znika w czeluściach innych kosztów. Więc jeżeli nas nie stać na front za 1000 zł, a chcemy mieć tactical, kupmy ten front plastikowy, uzbierajmy pieniądze, zmieńmy go za pół roku. Jeżeli pójdziemy, kupimy front, który jest chiński, który nie wiadomo z jakiego materiału, nie wiadomo kto to w ogóle robił, nie wiadomo czy w ogóle ktoś to sprawdza, a może to jest do zabawek ASG, no to w takim wypadku może dojść do różnych dziwnych sytuacji. Ten front może nam się za bardzo nagrzewać, może nam pęknąć, może spowodować wypadek. W AR jest mniej więcej tak, że mamy lufę, ta lufa wchodzi nam w taką specjalną komorę, w takie specjalne miejsce, tam jest wszystko ładnie dopasowane i na tą lufę nakręcamy taką nakrętkę, która nam dociska i jakby mocuje lufę do appera. Na to idzie dopiero nam front i ten front, jeżeli jest jeszcze tak zwanym frontem, który jest swobodny, nie ma żadnego podparcia, tylko w tym jednym miejscu, no to jeszcze się opiera na tym, na tej nakrętce, tak to sobie nazwijmy. I teraz z tymi nakrętkami bywa różnie, bo one mają różne kształty, do różnych szerokości tych frontów, więc one nie są uniwersalne. Uniwersalny jest tylko i wyłącznie
gwint, który jest mocowany bezpośrednio, dociskany, gdzie dociskamy tą lufę do naszego appera. Jeżeli kupimy jakieś chińskie rozwiązanie, które jest kompletnie niesprawdzone i które nie wiadomo w ogóle, jakie standardy spełnia, albo czy w ogóle spełnia te standardy, a może w ogóle to był front dedykowany początkowo do ASG, które też mają, które niektóre zabawki ASG też spełniają ten standard MISPEC, a jakiś szczwany sprzedawca z Chin po prostu podpiął to pod broń palną i jakby sprzedaje to z informacją, że to jest też i do broni palnej. I my to montujemy. I załóżmy, podczas strzelania dochodzi do jakiegoś drobnego wypadku, to nam pęka, rozrywa się, coś się z tym dzieje. I kawałek takiego aluminium, jak się okazało, albo jakiegoś gównolitu, odrywa się i leci w osobę obok. Uderza go w oko gdzieś, delikatnie. Delikatnie, ale na tyle, że się robi jakiś tam problem, na przykład nie wiem, jest uszkodzone oko, czy jest jakiś inny problem, który wymusza nam pojawienie się w szpitalu. No to w takiej sytuacji już mamy problem. Dopuściliśmy do wypadku, który z naszej winy mógł być bardzo niebezpieczny. A jeszcze jak dodamy do tego jakiś tam aspekt, że komuś się to bardziej wbije, że uderzy w jakąś tętnicę, no jest milion możliwości, które doprowadzają nas do sytuacji, w której ktoś nam jest w stanie postawić zarzut. Po co nam to? Zabezpieczmy się. Certyfikaty i kontrole jakości, które dają nam producenci sprzętu, zabezpieczają nie tylko nas od takiej strony, czy coś się wydarzy, czy nie, ale zabezpieczają nas prawnie. Jeżeli dany karabin jest nowy ze sklepu, jest jakby używany ze sztuką, wszystko jest tak, jak być powinno, wszystkie naprawy robimy u rusznikarza, to istotne, i coś się dzieje, to odpowiadają producenci sprzętu, osoby, które wykonują usługę. Jeżeli mamy na to dokumenty, czyli mamy faktury, mamy dowody zakupu, dowody wykonania usług, mamy te zabezpieczenie. Ja jestem daleki od stwierdzenia, że posiadanie, używanie broni jest niebezpieczne, zwłaszcza w kontekście strzelectwa takiego rekreacyjnego, ale uważam jednocześnie, że trzeba brać pewną odpowiedzialność, tak jak to, kiedy mamy samochód, noże w kuchni, urodzi nam się dziecko, mamy pewne poziomy odpowiedzialności za wykonywane działania i bądźmy tam po prostu na maksa jakby w tej materii fair wobec siebie i wokół tego. Po prostu wtedy żyjemy sobie spokojnie, jakikolwiek wypadek, jakakolwiek sytuacja niezależna od nas, kompletnie nas nie interesuje, mamy po prostu na to glejt, który nam mówi, ja zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Podsumowując, kupcie karabin, który Wam się podoba. Naprawdę nie słuchajcie głosów rozsądku. Kupcie to, co Wam się podoba. A jeżeli na etapie, okej, podobają mi się AR-y i chcę kupić coś z AR-a, no to zastanówcie się na podstawie tego, co powiedziałem, ale naprawdę te wszystkie rzeczy, te wszystkie niuanse między różnymi wersjami są tak drobne, że one nie wpłyną bardziej niż nasze umiejętności. Tutaj tylko ta długość lufy, no to w zależności od tego, co chcemy uzyskać, no bo w przypadku właśnie sportów ta lufa niestety musi być troszeczkę dłuższa. Jeżeli chodzi o różnice między platformami, to też są bardziej kwestie manualne. Tutaj też bym się tym nie sugerował. Nie ma lepszej platformy albo gorszej. Każda ma swoje plusy i minusy i bym się tym kompletnie nie przejmował. Natomiast przejmowałbym się jakością dodatków i bym zwracał uwagę, żeby te elementy, które kupuję, były dedykowane do broni, te wszystkie tuningi, które chcę wprowadzić. I zawsze bym się sugerował pomocą ekspertów, w tym rusznikarzy.